rozumiem, dlaczego nasza polska służba zdrowia nie jest w stanie nam pomóc, nie jest pomóc nam, innym osobom, którzy tego potrzebują. Witajcie, Tomek Hołas z Rzut.pl. Dziś gościmy Dianę Malec z Sobótki. Dianę, organizatorkę Zrzutki, terapia protonowa, pomóż mojej mamie wygrać z nowotworem mózgu. Dokładnie. Powiedz, ta historia zaczęła się całkiem niedawno, tak? Dokładnie 1 grudnia. Wtedy dowiedzieliśmy się, że mama ma nowotwór mózgu. Jak to się stało? Tak szczerze, on w ogóle nie dawał o sobie znać. Nikt nawet się nie domyślił, że coś złego się dzieje. Mama dokładnie przed 1 grudnia zaczęła tracić pamięć. To były takie w zasadzie proste sprawy. Zapomniała pinu do karty, niektóre daty jej się mieszały, numer telefonu sprawiały jej problemy. I w momencie, kiedy jechaliśmy już 1 grudnia do Sobótki, bo zabraliśmy ją, że tak powiem, na cały grudzień do nas, zawsze tak żeśmy robili, no to wtedy zaczęły się takie już gorsze problemy. Nie odzywała się całą drogę, zrobiła się taka troszeczkę apatyczna. Po prostu na takich wolniejszych obrotach zaczęła pracować i już te problemy z pamięcią pogłębiały się już nawet do tego stopnia, że zapomniała, jak mam na imię, więc zdecydowaliśmy z rodziną i z mężem, że zawieziemy mamę na SOR, bo my myśleliśmy, że to może być jakiś udar, jakiś początek udaru, po prostu, że coś się złego dzieje i w momencie, kiedy już ją tam żeśmy zawieźli we Wrocławiu do szpitala, tak naprawdę po 2 godzinach już żeśmy wiedzieli, że to jest podejrzenie nowotworu, niestety złośliwego, bo wykryli 2 ogniska i po prostu świat nam się wtedy zawalił. Ta choroba jest uleczalna, tak? Mamy taką nadzieję. Mamy taką nadzieję, niestety jest uleczalna. Doszłam do niektórych źródeł, gdzie jest to powiedzmy tak 7 lat, 8 lat, jeżeli faktycznie da się go usunąć w całości, że jeżeli nie odrośnie, jeżeli będzie się później stosowało, wiadomo, zdrowy tryb życia, chociaż mama do momentu wykrycia nowotworu cały czas taki prowadziła, więc dla nas jest to tym bardziej szokiem, że coś takiego jej się przytrafiło. Wiemy, że ta terapia protonowa jej pomoże, że nie uszkodzi więcej zdrowych tkanek, które do tej pory uszkodził sam nowotwór. Jest to niestety bardzo droga terapia. Myśleliśmy przez cały grudzień tak naprawdę, żeśmy przed wszystkimi ukrywali ten fakt, że coś takiego się stało. Myśleliśmy, że sami sobie damy radę, że polska służba zdrowia nam pomoże, prawda? Każdy tak myśli. Niestety wszędzie, gdzie byliśmy, to była odmowa, że nie, niestety się nie uda, nie, niestety nie wytniemy. Mama może być sparaliżowana, rokowania 17 miesięcy. Po prostu tylko bardzo mi przykro i spędźcie z mamą jak najwięcej czasu, nie? Więc no, do nas to po prostu do tej pory nie dociera. Nie ma takiej opcji, że będzie z nami jeszcze przez 17 miesięcy. Ona ma być z nami przez najdłuższe lata. Jak najwięcej tych lat ma z nami spędzić i zrobimy wszystko, żeby po prostu żyła, była z nami i po prostu, żeby żyła. Czy mogę zapytać, jak się teraz twoja mama czuje? Dużo śpi. Na szczęście ma apetyt, bardzo, że tak powiem, dużo ją suplementujemy, no bo tylko to tak naprawdę ją może postawić teraz na nogi, bo nic innego, że tak powiem, nie przyjmuje. Nie mówi, nic nie mówi. Jej świadomość jest teraz troszeczkę zaburzona, nie okazuje tak radości. Uśmiecha się mało, chociaż ostatnio zaczęła, także to też nas tak podbudowuje, że idziemy w dobrym kierunku. Słabo się porusza, musimy jej pomóc. Na zewnątrz jak wychodzimy, to niestety musimy podpierać ją z każdej strony. Na, że tak powiem, teraz jak jutro akurat jedziemy do Radomia właśnie w celu, że tak powiem, tak zwanego biletu na protonoterapię, no to niestety musimy wziąć wózek, bo nie damy sobie rady same, żeby po prostu ją utrzymać, nie? A ona tym bardziej sama się też nie utrzyma na nogach. Czym właściwie jest protonoterapia? Na czym polega? To jest taka precyzyjna wiązka cząstek, które są dostarczane w głąb zmian, tych niedobrych zmian komórkowych, które po prostu spowodują, mamy nadzieję, całkowity zanik tego nowotworu, po prostu mają go zabić, zniszczyć. Bez uszkodzenia, tak jak mówiłam wcześniej, tych zdrowych komórek, które jeszcze jej zostały, żeby miała szansę na odbudowę i powrotu do nas, tak jak było kiedyś.
taka jak była kiedyś. Kto na nią teraz czeka? Na protonoterapię? Nie, na mamę. Na mamę kto czeka? My wszyscy. My wszyscy, rodzina, znajomi. Wszyscy, naprawdę wszyscy. Ci, którzy nam pomagają, ci, którzy o tym wiedzą. I no przede wszystkim my. Mój syn, który kocha babcię całym sercem i cały czas babciu powiedz coś, babciu powiedz, że mnie kochasz. To jest najcięższe, wytłumaczyć po prostu 5-latkowi, dlaczego tak się stało. A ona nie może powiedzieć. Proszę? Nie jest w stanie powiedzieć słowa, wydobyć siebie. Nie. Nie. Jedyne, co możemy od niej wyciągnąć, to jest słowo nie albo ała. I to jest wszystko. Jak to mu tłumaczycie, synowi? Mówimy mu, że będzie dobrze. Że babcia wyzdrowieje, że teraz babcie bardzo boli główka. Oczywiście pokazaliśmy mu też obraz rezonansu, żeby po prostu wiedział, był świadomy, co tak naprawdę babci jest, nie? Że coś po prostu jest w tej główce i chcemy to usunąć. Także nie oszukujemy go w żaden sposób. On jest jak najbardziej świadomy tego, co się teraz dzieje. No tylko wiadomo, nie rozumie, dlaczego babcia nie mówi. Bo jeszcze jakiś czas temu mówiła i nagle przystała. Zaledwie półtora miesiąca temu. Zaledwie półtora miesiąca właśnie są takie zmiany. Niesamowicie szybko postępuje ta choroba. Bardzo. To trudny temat. Ja tak sobie zrobię krótką dygresję, bo... Jasne. Bo sam przeżywałem chorobę nowotworową swojej mamy. I to jest zawsze taki moment, kiedy się uświadamia to, że ta śmierć jest blisko. W moim przypadku, jako osoby wierzącej, ja wierzę, że to nie jest koniec, więc łatwiej było mi sobie z tym pogodzić i paradoksalnie moja mama mówiła, że w zasadzie nie żyje dla siebie, tylko dla nas, bo ten ból bliskich ją bardziej boli niż ta choroba, więc to jest... Tak, bo oni odchodzą, a my z tym wszystkim zostajemy i dalej musimy z tym żyć i to jest w sumie najcięższe, tak? I na razie nie dopuszczamy w ogóle tej myśli, że może jej po prostu zabraknąć. Nie może, ona jeszcze po prostu z nami ma być, ona ma jeszcze tyle marzeń do spełnienia, ona ma jeszcze zobaczyć, jak moje dziecko rośnie. Także... Ile lat ma twój syn? 5. 5 lat. Także on jeszcze musi mieć babcię przy sobie. Kto was wspiera? W tej chwili tak naprawdę wszyscy. Znajomi, bliscy, dalsi, rodzina tak samo bliska i dalsza. Wszyscy, którzy wiedzą, wszyscy, którzy zobaczyli, że potrzebujemy pomocy, nas naprawdę bardzo mocno wspierają i ja się cała trzęsę, bo to jest coś naprawdę niesamowitego. Ja po prostu nie wiedziałam, że to w tak krótkim czasie może się tak rozprzestrzenić i że ludzie mają tak ogromne serce i chęć niesienia pomocy jest po prostu tak potężna, że do tej pory tak naprawdę z paroma osobami może utrzymywałam kontakt. Bo wiadomo, już po szkole każdy zakłada swoje rodziny, idzie do pracy, żyje swoim życiem. Nie ma takiej potrzeby, żeby po prostu cały czas ze sobą, że tak powiem, utrzymywać kontaktu. Na ulicy przechodzi się koło kogoś, mówi się dzień dobry, do widzenia. Nie ma czegoś takiego teraz, żeby po prostu stanąć i porozmawiać, co się dzieje w naszym życiu. Ludzie jakby od tego uciekają, po prostu wolą chyba w swoim takim gronie spędzać dalej te życie, chociaż ja jestem taką towarzyską osobą i nie ukrywam, bardzo mi tego brakuje. Natomiast w momencie, kiedy dzieje się tragedia i to nawet, mówię, nie trzeba mieć tej takiej, utrzymywać tej znajomości, nagle ci ludzie po prostu jakby się uruchamiają i ta chęć niesienia pomocy to jest takie może naturalne, bym nawet powiedziała. I z każdej strony nagle był, jak tylko po prostu, bo na Facebooku tak naprawdę tą informację, że tak powiem, umieściłam, że potrzebujemy pomocy, już sobie nie damy sami rady, to momentalnie zalała mnie po prostu, zalały mnie te wiadomości, telefony, że jak to, że niemożliwe, że ona jest chora, jak możemy ci pomóc. Nie nadążałam odpisywać, nie nadążałam po prostu odbierać, jak tylko wyłączyłam telefon, zaraz było kolejne połączenie. Także to było niesamowite, ta fala tych wszystkich uczuć i tej pomocy, której teraz tak potrzebujemy i mamy ją. I to jest coś nieprawdopodobnego. Nie umiem tego opisać i nie umiem już za to dziękować, bo tylko co chwilę dziękuję, dziękuję. To będzie coś niesamowitego, że po prostu wszyscy się tą swoją cegiełkę dołożą do tego, żeby ją uratować. A dla nas teraz jest to po prostu najważniejsze i chcemy to udowodnić, że się da. Że z tak ciężkiego nowotworu, który zrobił teraz tak wielkie szkody, da się wyjść. Udowodnimy to.
wierzymy w to i razem ze słuchaczami i widzami będziemy Was wspierać. Mam nadzieję, jak najliczniej. Chciałem zapytać, bo Twoja mama jest z Darłowa, rodzice są z Darłowa, Ty tak. Z Darłowa przeprowadziłaś się pod Sobótkę. Do Sobótki chciałem powiedzieć, pod Wrocław. Czy te społeczności lokalne, to wsparcie ogranicza się do tych bliskich pod względem geograficznym lokalnie, czy to już są osoby... Najbardziej lokalnie, najbardziej właśnie jest niesiona pomoc z Darłowa, jak i z Sobótki. Mimo, że nie jestem w samej Sobótki i nie wszyscy mnie znają, to wsparcie i z jednej miejscowości, i z drugiej jest potężne. I z okolic Sobótki, i z okolic Darłowa, i z samego Wrocławia również też, bo wiadomo, to się też jakby taki jest efekt domina, przynosi po prostu dalej, więc... Każdy tak naprawdę, kto tylko usłyszał, kto tylko wie i kto ma chęć niesienia tej pomocy, nam pomaga. Chcecie zebrać 150 tysięcy złotych. Tak. I już udało się przekroczyć połowę. Zrzutka nadal trwa. Oczywiście pewnie zależy na tym, żeby jak najszybciej zebrać te środki, bo im szybciej, tym szybciej będzie można rozpocząć terapię. Tak, niestety czas jest naszym największym wrogiem. Tutaj nie możemy czekać, bo w ciągu miesiąca nawet ten nowotwór może się rozrosnąć w 100%. My próbujemy go zatrzymać, tak jak mówię, tą suplementacją. Robimy wszystko, żeby on już przestał rosnąć i żeby przestał szkodzić mamie. Chcemy zebrać te 150 tysięcy, bo to jest pewna kwota na protonoterapię i na dodatkowe leki, które są niestety drogie, te wspomagające. Właśnie, żeby mama się trzymała, żeby była silna do rozpoczęcia się terapii. Czy wyobrażasz sobie życie bez mamy, gdyby nie udało jej się wygrać tą nierówną walkę z chorobą? Na tą chwilę nie. Oczywiście miałam takie myśli, jakby to było, gdybym na przykład jutro już jej nie było. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Gdzie nasi widzowie i słuchacze mogą znaleźć więcej informacji na temat przypadku Twojej mamy? Założyłam stronę na Facebooku, żeby każdy mógł śledzić właśnie, co się teraz w naszym życiu dzieje. Jest to strona pod nazwą Irena vs. Glejak. I założyłam dodatkowo grupę, również na Facebooku, gdzie ludzie po prostu, którzy chcą nam pomóc, rzucają różne rzeczy, usługi na licytację, żeby po prostu szybciej troszeczkę te pieniążki uzbierać. Także w tych dwóch miejscach jak najbardziej można śledzić nasze poczynania, naszą walkę z tym potworem. Ja chciałbym właśnie widzów i słuchaczy gorąco zachęcić do wspierania na zrzutce, jak również udziału w aukcjach. Z doświadczenia wiemy, że w przypadku takich akcji charytatywnych blisko połowa środków pochodzi właśnie z takich aukcji. Dlatego świetnie, że wystartowaliście z taką akcją. Mam nadzieję, że ona będzie przynosić szybko owoce w postaci kolejnych wpłat i wsparcia, które będzie płynęło tą drogą. Pozwolisz, że jeszcze wrócę do tego, co jest taką nieodłączną częścią naszego życia, ale w tej chwili, co boli najbardziej? Może to nie są kwestie fizyczne, jakby wiem, że nie wyobrażasz sobie pewnych kwestii, ale z czym sobie najtrudniej poradzić? Najtrudniej mi było sobie poradzić z tym, że nikt nie chciał nam pomóc. Nie było nikogo, kto by pokierował nas w momencie, kiedy żeśmy się dowiedzieli o chorobie mamy. Co mamy dalej robić? Jak przyspieszyć to wszystko? Gdzie mamy się udać? Gdzie zaczerpnąć informacji? Co kupić? Co podać jej? Najprościej jest po prostu, jest nowotwór, no to pach na obrzęk, nie? Tabletki. No to kolejna chemia. Jest nowotwór, może wystąpić padaczka. Kolejna chemia. Wiadomo, tu już jest wątroba, organizm już jest osłabiony, a w momencie, kiedy jest nowotwór, ten organizm musi być silny. Więc jest też inna droga, żeby doprowadzić do tego, żeby ten organizm trzymał tą siłę i żeby walczył z tym nowotworem. Jest inny sposób. Te wszystkie informacje są podane w internecie. Dniami, nocami siedziałam dosłownie i wszędzie szukałam pomocy w internecie. Nie rozumiem, dlaczego nikt nie potrafił z lekarzy nam tego powiedzieć. Pomóc, że udaliśmy się do szpitala i nikt nie chciał nas gdzieś zaprowadzić, tylko najlepiej powiedzieć tam,
udaliśmy się tam, znowu się pytamy, ale to nie tu, to trzeba tam, nie ma na to czasu, nie ma na to czasu, ona jest słaba, ona nie jest w stanie iść, po prostu nie ma tych osób. Nie rozumiem, dlaczego nasza polska służba zdrowia nie jest w stanie nam pomóc, nie jest pomóc nam, innym osobom, którzy tego potrzebują. Nigdy tak naprawdę nie byliśmy w szpitalu, bo nie mieliśmy takiej potrzeby. Ale w momencie, kiedy już jest ta potrzeba i potrzebujemy pomocy, ci ludzie powinni nam ją dostarczyć, tak? Nie powinniśmy się o nic prosić. Oni przecież tam są, dla nas. Tak powinno być, prawda? A tak niestety nie jest. Najlepiej pójść do kogoś z nadzieją, że może być lepiej, a on nam 5 minut poświęci, no niestety nic nie da się zrobić. 200 zł. No nie, tak nie powinno być. Nie w takim świecie powinniśmy żyć. Ale wy się nie poddajecie, wzięliście sprawy w własne ręce i akcja ma się dobrze. Dobrze w tym sensie, że jesteśmy w połowie drogi. Tak. Masa ludzi wam pomaga, jeszcze więcej wierzę, że wam pomoże. Gdybyś miała zachęcić słuchaczy i widzów do wsparcia akcji, możliwie krótkim komunikatem, co byś powiedziała? Powiedziałabym tak, że nawet najgorszemu wrogowi czegoś takiego bym w życiu po prostu... nie życzyła. Nie życzyłabym najgorszemu wrogowi, żeby doświadczył to, co my teraz doświadczamy. Tą niemoc po prostu w stosunku... Nikt nie chciał nam pomóc, sami musimy sobie radzić, sami musimy wyszukiwać informacji. To jest coś okropnego, patrzeć jak osoba, którą kochamy, która była ze mną przez całe życie. Wiadomo, były i złe, były i wspaniałe momenty, ale nie wyobrażam sobie, żeby jej zabrakło. I to jest coś strasznego, tego nie da się opisać, tego nie da się przeżyć. Nikomu bym tego nie życzyła. I teraz jak zachęcić do pomocy? Stawka jest wysoka, bo to jest życie. To ma się je tylko jedno. I to jest bardzo bliska mi osoba i ona po prostu musi żyć. I dlatego proszę o pomoc, bo ona musi żyć. Ja sobie nie wyobrażam bez niej życia. Na tą chwilę. Dla mnie, dla mojego dziecka, dla mojego taty, który jest też ogromnym wsparciem, dla mnie jest tak silny. Nie wiem, skąd on czerpie tą siłę. Czasami widać, że już się poddaje, ale tato, damy radę. Damy radę. Mój mąż, mój brat, wszyscy teraz są po prostu... Wszyscy jesteśmy razem na 42 metrach dosłownie i walczymy o nią. I naprawdę prosimy o każdą pomoc. Chcemy udowodnić, że da radę z tego wyjść. Bez pomocy lekarzy, chemioterapii, bez tego, co może ją tak naprawdę szybciej zabić. Da się wyleczyć naturą. Natura da radę to zwalczyć. My to udowodnimy. Wierzymy, że się uda. Będziemy was wspierać, jak możemy. Bardzo dziękuję. Słuchacze, również proszę do wspierania akcji. Znajdziecie ją na zrzutce pod hasłem Terapia Protonowa. Pomóż mojej mamie wygrać z nowotworem mózgu. Wciąż trwa. Możecie wpłacać, udostępniać. Na szali, jak powiedziałaś, Diana, jest życie twojej mamy. Dajmy tą szansę rodzinie Diany i jej mamie. Bardzo dziękuję. Z całego serca. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam. I do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.